Na dzień dzisiejszy jest coś takiego, WOKiS, który miał robić szkolenia do naszych pracowników, przesunął termin szkoleń, jak się nie mylę, na listopad. Też czekaliśmy, żeby naszych pracowników firmy przeszkoliły, żebyśmy wtedy podeszli. Mało tego, jesteśmy na etapie opracowywania regulaminu. I tu jest dobra propozycja. Uważam, że takie spotkanie zrobimy z samych radnych na początek, żeby te propozycje różne wypracować do regulaminu. Następnie zrobimy spotkanie z sołtysami i od nich również zbierzemy. Bo jeżeli zrobimy wszystko razem, jak jest duże grono, to jeden drugi przekrzykuje, do konsensusu nie można dojść. Tylko przedwczoraj też było spotkanie w Słupcy, gdzie od nas pracownicy uczestniczyli, żeby te regulaminy i te różne uchwały podejmować porównywalne lub do danego obszaru, a nie każda, nie chcemy dojść do takiego, że gmina wymyśli coś, które z drudzy nie wiedzą albo coś tego. Mamy uzgodnione na szczeblu powiatowym, że będziemy to wspólnie jeden drugiemu posiłkować.